dziś w serwisie telewizji Obiektyw między innymi. Seria włamań w Krośnie. W Rzeszowie powstaje nowy most. Drużynowe Mistrzostwa Europy w szachach do lat 18. 9. Festiwal Smaków Regionalnych Pierogi. W serwisie również zaproszenie na 13. Festiwal Żarnowiec 2017. Seria włamań do mieszkań w Krośnie. Policja ostrzega przed przestępcami, którzy włamują się do domów i mieszkań. W ostatnim czasie funkcjonariusze Komendy Miejskiej w Krośnie odebrali kilka zgłoszeń włamań z kradzieżą. Do większości tych zdarzeń doszło między godziną 7 a 16. Łupem złodziei padają przede wszystkim biżuteria, drobne wartościowe przedmioty oraz pieniądze. W ostatnim okresie czasu na terenie Krosna odnotowaliśmy 5 włamań do mieszkań. Do pierwszego z nich doszło pod koniec lipca, kiedy to do jednego z mieszkań na osiedlu Śródmieście z pracy włamali się, dokonując kradzieży pieniędzy, biżuterii i przedmiotów kolekcjonerskich. 4 kolejne włamania odnotowaliśmy na osiedlach Markiewicza, Tragutta i Tysiąclecia, gdzie sprawcy dostali się do mieszkań na tak zwaną pasówkę, czyli przy użyciu dorobionego klucza bądź przedmiotu ułatwiającego dostanie się do tego mieszkania, nie pozostawiającego żadnych śladów. Stamtąd sprawcy skradli pieniądze oraz biżuterię. W tej chwili trwają czynności ukierunkowane na ustalenie sprawców tych kradzieży. Wakacje to okres wzmożonej aktywności złodziei, którzy wykorzystują naszą nieostrożność. Dlatego policja apeluje do mieszkańców Krosna o czujność oraz właściwe zabezpieczenie swoich domów i mieszkań przed dłuższym lub krótszym wyjazdem. Jeśli zauważymy podejrzane osoby, powiadommy o tym policję, dzwoniąc pod numer 112 lub 997. W Rzeszowie ma powstać kolejny most, który połączy osiedle Pobitno ze Śródmieściem od ulicy Styki w kierunku targowiska. W tej chwili jest taki pomysł, żeby właśnie kolejny most w Rzeszowie powstał między nowym targowiskiem, które znajduje się na przedłużeniu ulicy Rejtana, aż w okolice wiaduktu na ulicy Batorego. Budowa kolejnego mostu w Rzeszowie wiąże się z przebudową ulic w okolicy dworca, wiaduktu kolejowego na ulicy Batorego oraz budową ronda w okolicy ZUS-u. A zatem najpierw planowana jest przebudowa skrzyżowania ulicy Głowackiego, Siemirackiego, Batorego w pobliżu ZUS-u oraz budowa drogi, która przecinać będzie ulicę Styki i prowadzić w kierunku przejazdu pod wiaduktem kolejowym na ulicy Batorego. Przebudową wiaduktu zajmie się kolej. W pierwszej kolejności na pewno będziemy chcieli, aby kolej wyremontowała ten wiadukt. Z kolei my wejdziemy i będziemy tam poszerzać drogę, pogłębiać ją, żeby była normalnie przyjazna dla autobusów chociażby. Jeżeli ten układ komunikacyjny w okolicy właśnie Batorego, Styki ulegnie zmianie, w ten czas kolejnym etapem będzie budowa mostu. Dodatkowo od 1 września zlikwidowane zostanie targowisko na ulicy Dołowej i przeniesione zostanie na ulicę Dworaka. W związku z tym oczywiście zapewnimy dojazd do tego targowiska. Taka linia nowa numer 47 zostanie uruchomiona właśnie od 1 września. Będzie tam na niej jeździć 12 autobusów. Mniej więcej co godzinę będzie kurs w jedną stronę i w drugą, a rozpoczynać się będzie to na pętli przy Mikołajczyka, następnie Aleją Wyzwolenia, ulicą Krakowską, Piłsudskiego, właśnie aż pod nowe targowisko. Choć nowa inwestycja budzi gorące dyskusje wśród mieszkańców stolicy województwa, magistrat zapewnia, że kolejny most to przede wszystkim duże ułatwienie dla kierowców, ponieważ pozwoli odciążyć sąsiadujące mosty. 17 sierpnia w Rymanowie-Zdroju rozpoczęły się drużynowe Mistrzostwa Europy w szachach do lat 18. Turniej organizowany jest przez przedsiębiorstwo sanatoryjno-turystyczne Stomil w Rymanowie-Zdroju oraz Polski Związek Szachowy. 2 lata temu te same mistrzostwa robiliśmy w Karpaczu i w tym roku robimy w Rymanowie-Zdroju. Jest dobry organizator, jest dobry ośrodek, są świetne warunki generalne pobytu, więc dlaczego mamy się nie starać o takie imprezy? Do Rymanowa-Zdroju przyjechali zawodnicy z 16 krajów, między innymi Niemiec, Anglii, Belgii, Turcji, Serbii, Estonii i Izraela. Jak podkreślają organizatorzy zawodów, są to najsilniej obsadzone mistrzostwa w historii, ponieważ ponad połowa uczestników posiada już tytuły międzynarodowe.
To jest dla nas ogromne wyróżnienie, że tak wiele federacji zdecydowało się wysłać swoje reprezentacje tu właśnie do Rymanowa. Mamy rekordową liczbę federacji, 16 krajów Europy jest reprezentowanych w zawodach, rekordową liczbę drużyn, to jest 40, czyli prawie, że podwoiliśmy ilość drużyn, które startowały w historii tych rozgrywek. No i cóż, jest to poza tym najsilniejszy turniej od 17 lat, gdyż aż 72 zawodników posiada tytuły międzynarodowe. Drużynowe Mistrzostwa Europy rozgrywane są od 17 lat. Biorą w nich udział reprezentacje krajów zrzeszonych w Europejskiej Unii Szachowej. Turniej rozgrywany jest systemem szwajcarskim. Zwycięzcy zostaną wyłonieni po 7 rundach. System szwajcarski to taki system, w którym nikt nie odpada i wszyscy grają od samego początku do końca. Ci, co wygrali, grają z tymi, co wygrali. Ci, co przegrali, grają z tymi, co przegrali, a ci, co zremisowali, grają również ze sobą. I tak od samego początku do końca. Jeśli chodzi o punktację, no to drużyna, która wygrywa mecz, dostaje 2 punkty, drużyna, która zremisuje 1 punkt, a drużyna, która przegra 0 punktów. I ta suma punktów na końcu decyduje o finałowym miejscu poszczególnych drużyn. Mistrzostwa potrwają do 23 sierpnia. Rozgrywki można śledzić na żywo w internecie. Za nami 9. edycja Festiwalu Smaków Regionalnych Pierogi w Tarnowcu. Już od godziny 13 na stadionie sportowym mieszkańcy oraz przyjezdni goście mogli skosztować przepysznych pierogów oraz jadła regionalnego, przygotowanego przez panie z kół gospodyń wiejskich. Mogli posłuchać występów lokalnych muzyków oraz podziwiać rękodzieło artystyczne. Na scenie wystąpiły lokalne kapele ludowe oraz zespoły śpiewacze. Potakowianki, dworzanie, zespół Tarnina oraz kapela Tarnowcoki. Świetnej zabawy nie popsuła nawet deszcz. Pogoda. W dzisiejszej imprezie uczestniczy 16 kół gospodyń wiejskich. I to są tylko z gminy Tarnowiec? Tylko z gminy Tarnowiec są to koła gospodyń z gminy Tarnowiec. W tym roku szacujemy, że około 100 tysięcy pierogów zostało przygotowane. To jest dla nas jakby wizytówka naszej gminy, najlepsze pierogi. Oczywiście nie obyło się bez licznych konkursów z pierogami w roli głównej. Panie rywalizowały w konkursie lepienia pierogów na czas, natomiast panowie w konkursie jedzenia pierogów na czas. W tym roku konkurs na najlepsze pierogi wygrały panie z koła gospodyń wiejskich we Wrocance, które łącznie przygotowały aż 7 tysięcy pierogów. Tam były 3 rodzaje pierogów. Był fars zrobiony do pierożków ruskich, czyli ziemniaczki z serem i z cebulką. Następny farsz to były pierożki z kapustą, czyli kapusta na słodko, przyprawiona oczywiście do smaku. I następne pierożki to były pierożki szpinakowe, czyli ciasto szpinakowe, zielone kolor. I farsz to szpinak plus mięsko, troszkę sera. 9. Festiwal Smaków Regionalnych Pierogi zorganizowali gmina Tarnowiec, Gminny Ośrodek Kultury, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne z gminy Tarnowiec. Już wkrótce zapraszamy wszystkich miłośników muzyki i teatru na 13. Festiwal Żarnowiec 2017. Organizatorem imprezy jest Muzeum Marii Kotopnickiej w Żarnowcu oraz Towarzystwo Operowe i Teatralne. Festiwal odbędzie się w dniach od 1 do 3 września w przepięknej scenerii zabytkowego parku Muzeum Marii Konopnickiej. Już po raz 13 mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa na festiwal do Żarnowca. Jak co roku zadbaliśmy o to, aby były wspaniałe spektakle i znakomici wykonawcy. Między innymi będzie można usłyszeć pana Marka Piekarczyka, który wystąpi w pierwszym koncercie, usłyszeć i zobaczyć Operę Śląską, która wykona Carmen Georgesa Bizeta. Wystąpią soliści Opery Lwowskiej, Opery Bytomskiej, balet tego teatru. Dlatego Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. Bilety można kupić w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Jasielskim Domu Kultury oraz w biurze turystycznym Omnibus w Krośnie i Iwoniczu-Zdroju.